No, kochani, mamy godzinę 16:05. Tak. 16:05. Ciśnienie nam rośnie w górę. Tu mamy 19,5 stopnia w Bocianówce. A na dworze mamy. A na dworze mamy prawie 16. No i kochani, był kurier, przywiózł paczki i proszę, mamy paczkę tutaj, która ma 10,35 kg i tutaj druga, która ma 10,14 kg. No i teraz nie wiem, kto to przysłał mi te paczki, jaki darczyńca, nie byłem uprzedzany, zaraz zobaczymy, co tu się przysłali, ale sądzę, że paczkę to z Zooplusa. I mamy, o, tu mamy feliksy, tu mamy do strzelania, raz, dwa, trzy, nie, dwie paczki, tak, tutaj dwie paczki, a tutaj zobaczymy, jeżeli wielkość jest taka sama, należałoby wnioskować, że to samo, chociaż waga jest trochę, różni się, nie dużo, ale się różni i zaraz zobaczymy, co tu jest, co nam tu przysłał i co tu przyszło. O, też mamy, o, mamy dwie paczki Feliksa. O, i stąd ta różnica, bo próbki są. Są próbki, czyli cztery paczki Feliksa. Bóg zapłać, kochani. No, mam nadzieję, że ten darczyńca, kochany darczyńca, no, ujawni się. Pokaż się, żebym wiedział, komu dziękować. Bo tak to, no, nie wiem komu. Dzięki komu kotki będą najedzone. O, zobaczcie. Tak jak teraz. Kiciulki jedzą. O. Proszę. Nie? Także, kochani, Bóg zapłać za te dary. Jeszcze raz dziękuję w imieniu kotków. Myślę, że na zdrowie będzie im to. No, trzeba przyznać, że Feliksy mi się kończyły. Tam co prawda zamówiłem dwie paczki. O, tutaj mam jeszcze trochę. No to te akurat przedłużą ten okres. Dziękuję wam. No, mamy, kochani, 16:16. Byłem na ochronie po paczki, bo kurier przywiózł paczki. I przed chwilą rozpakowałem dwie mniejsze paczki, w którym były w każdej paczce po dwa kartony karmy w saszetkach Feliksa, ale okazuje się, Maciuś, okazuje się, że przyszła jeszcze jedna paczka. O jednej paczce to wiem, że przysłała pani Basia, pani Danusia z Rybnika.
Ale nie wiem, która. Czy te dwie mniejsze, czy ta jedna, trochę większa. W każdym bądź razie, no, dziękuję moim darczyńcom. Dziękuję pani Danusi z Rybnika. I dziękuję jeszcze komuś. I nie wiem komu. Nie wiem komu. A co tam jest? To zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co w tej paczuszce jest. I to jest ta paczuszka. Kochani, 13,03 kg. Zooplusa. Tam już coś widać. Coś widać. Tak, przetniemy. Kurier GLS. To wiadomo, że to jest Zooplus. I ten sposób pakowania charakterystyczny dla Zooplus. O! I co mamy? Też Feliksy mamy. Mamy Feliksy. Proszę. Dwie paczki Feliksa. I tutaj jeszcze jakaś Feliksa. No coś pięknego. Ależ mamy saszetek. Romeo, chodź zobaczysz. Chodź, kiciulku, tam będziesz jadł. Chodź zobacz tutaj, chodź. Romeo, chodź. Chodź, kicia. Chodź, kiciulek. Chodź zobaczysz. O Jezus, nie na, na łóżko. O, widzicie. A co tam się będzie martwił? Jedzenie podają, to tam ważne, kto przysłał i co przysłał. Byle było jedzenie. Ale co jak co? Ale Romeo to jest hard na te Feliksy. No teraz w dzień to on przesypia sobie tutaj na moim łóżku, w bocianóweczce. Ale wieczorem w 9:30, czyli przed 22 albo 22, czy nawet 22:30, przylatuje do pokoju do mnie przez piwnicę na pierwsze piętro. Skacze od razu mi zaraz do łóżka. Albineczko, chodź zobaczysz. Mila, chodź, zobacz. Zobacz, kiciulka. Chodź, ty zobaczysz, nie? Ty się dasz na rączkę wziąć i zobaczysz, tak? Chodź, kicia. No, nie uciekaj. Zobacz. Zobacz, kicia. No, powąchaj. Co to może być? Co? I co? Dobre? Dobre, kicia. Jojojo. No. I Romeo wskakuje mi na łóżko. Pod pachę. Najpierw mi się patrzy w oczy. Wpycha mi się tam aż pod ucho. I jak ja nic nie reaguję, to mnie podgryza, żeby mu właśnie dać Feliksa. Dopiero jak Feliksa zje, naje się, to jest zadowolony. I daje mi spokój. A tak to? To mi cały czas w łóżku siedzi i podgryza. No, kochany darczyńca. Kto ty jesteś, ten drugi? Nie wiem. No, chciałbym, żeby się ta osoba ujawniła. Nie, żebym mógł rzeczywiście podziękować. I kiciom powiedzieć, od kogo te Feliksy przyszły. Słyszysz, Mila? Feliksy przyszły. Romeo. No, te beczki tak tutaj, kochani, stoją. Na pewno was to razi. Ale to tylko dzisiaj. Właściwie jeszcze do jutra. Bo jutro przychodzi do pracy na zmianę dzienną opiekun pan Zygmunt. I prosiłem go, żeby kupił mi tą w sprayu farbę. Niebieską, to dokończę malowanie tej dużej. I tą pomaluję na niebiesko. I postawię je na dwór. Tutaj będą stały, o, w tym miejscu. Wodę przyniosę, naleję. Będę miał do mycia. O, tak. Baribal. Baribal. Baribal, baribal. No. Położyłem, na noc wykładam ten materacyk. Kotki lubią, bo jak jest ciepło, to tu jest cień, to się w tym cieniu układają. No to nasza albineczka, ślebelko, chrupie, chrupie,
Pasiorek usiadł tam na beczce. Tam jest beczka zakopana, przykryta, w której będę korpusy chował. Zaraz rozładuję ten karmę i, kochani, wyłożę kotkom kości, ale nie tutaj na tym brudnym, tylko wyłożę im tutaj. O, tu na tym czystym. Tu jest czyste i cień, nie będzie gorąco. Kości tutaj wiszą, także zaraz im rozłożę. Romeo, będziesz jadł kości też, kiciulku? Będzie jadł tam, zawsze coś podłapie. O, zupka mleczna była, dzisiaj z makaronem. No ale tam kluski są, to za bardzo kotek nie może mleka się nalizać. To trochę błąd zrobiłem, że nie wybrałem tych klusek. No, na dworze mamy tutaj ile teraz? 15,3. No, temperaturka spada. A tutaj w nocy Baribal z Zuzią spał na górze. Nie, kiciulku? No, teraz Basiorek próbuje się dobrać, ale te kluski mu nie pozwalają. O, a teraz Romeo zagląda. Romeo, zobacz tu, kiciulek. Kicia. Romeo, tu. Chodź. Chodź, kicia. Ten to Romeo to jest taki, że jak ja go coś proszę, to on nie chce spełnić mojej prośby. Ale on? To tak, to trzeba spełnić szybko, bo jak nie, to podgryza. Co twoje, to moje, co moje, to nie rusz. Taki interesowny ten Romeo jest. Mila jest całkiem inaczej. No, a Albinka, to zobacz, ja jej nie mogę dotknąć. Ona mnie ucieka. Będę ją musiał oswajać powoli. Teraz się ciepło robi. Mam tą wędkę z piórkiem. Proszę, tutaj rozwinę. To 3 metry będzie ten kij. I trochę ją tam będę w ten sposób starał się bawić. To na pewno ją oswoję prędzej czy później. Romeo, co tam liżesz? No. Maciorek podjadł i teraz popija wody. I tak, kochani, ciepło, ładnie. Drzewa powoli wypuszczają listki. Już widać pączki. Czyli zacznie nam się z dnia na dzień coraz bardziej zielenić. Będzie coraz ładniej. Ptaszki śpiewają. Kotki odpoczywają. Albo zajadają. A Romeo gania. Romeo, kiciulek, chodź no. To jest indywidualista. Ale największy indywidualista to jest Maciuś. Ten to jest niezależny. Jak przystało na króla. Przyjdzie, ale specjalnie nie przyjdzie do bocianówki. Tak, Maciulku? Nie przyjdziesz? No. W pobliżu grobu Basieńki położył się i odpoczywa sobie. Tak, Maciulek? A nasza bocianówka się tak prezentuje.